Wójtowie i burmistrzowie spotkali się ponownie ze starostą sieradzkim, aby wypracować wspólne stanowisko dotyczące transportu zbiorowego dla młodzieży dojeżdżającej do szkół. Konsultacje mają zapobiec problemom z dojazdem z gmin do Sieradza od września i nowego roku szkolnego. Z uwagi na to, że z mocy ustawy nie możemy zorganizować dojazdów publicznych poza teren gminy, no, wymagane jest tutaj porozumienie wszystkich samorządów i liczymy dzisiaj na to, że wypracujemy takie stanowisko, że to powiat będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego, pozyska dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych, które pan wojewoda ma w dyspozycji swojej. Taki konkurs jest rozpisany. My jako samorządy jesteśmy jak najbardziej skłonni do tego, aby partycypować w tych kosztach. Rozwiązanie problemu dojazdu dzieci do szkół ja osobiście upatruję w tym, że wszystkie gminy muszą współpracować w tym zakresie. Sami sobie z tym nie poradzimy, bo nie mamy takiej kompetencji. Problem jest duży i to spotkanie robocze, które dzisiaj będzie miało miejsce, mam nadzieję, że wypracuje jakieś pierwsze kroki w kierunku takim, aby od września zapewnić młodzieży transport do szkół powiatu sieradzkiego. Liczymy na to, że głównym koordynatorem tych przewozów będzie starostwo powiatowe w osobie pana starosty. My proporcjonalnie do tego, co przewoźnik będzie odbywał na terenie gminy Brążewice, też jesteśmy gotowi partycypować w tych kosztach. Pierwsze spotkanie zrobiliśmy taką pewną analizę odnośnie dzieci z terenu powiatu sieradzkiego, do jakiej szkoły uczęszczają i z jakiego terenu przyjeżdżają. Dalsze spotkanie będziemy chcieli, żebyśmy ustalili, jakie drogi albo jakie ciągi komunikacyjne należałoby wprowadzić w gminach. To będziemy musieli ustalić z przewoźnikiem i myślę, że coś dopiero z tego wszystkiego wyjdzie. Ale będą się Państwo starać o dofinansowanie w tej kwestii? No oczywiście, że tak. No, my tego nie udźwigniemy. Po prostu musimy mieć jakieś dofinansowanie. Wójtowie też są chętni, aby wspomóc finansowo. Oczywiście, że wójtowie są chętni, no chociażby te spotkania, które są i wójtowie jak przyjeżdżają, to świadczy o tym, że zależy nam na tym, żeby ten ciągi komunikacyjne było. Wiadomo, że na terenie powiatu tych samochodów jest praktycznie więcej jak mieszkańców, czy pojazdów, prawda? Przynajmniej w każdym gospodarstwie jest jeden samochód i problemem też jest to, że mieszkańcy mało korzystają z przewoźników. Dlatego też przewoźnicy jako firmy prywatne no muszą też jakoś liczyć koszty i dlatego zaczynają się problemy. W spotkaniu uczestniczył również Sławomir Gozdalik, prezes zarządu PKS Sieradz. Po to są tutaj te spotkania kontynuowane, że problemu nie będzie. Oczywiście nie da się rozwiązać tego problemu tak, że pod każdą miejscowością, pod każdym podwórkiem będzie autobus, ale myślę, że co do większości problem zostanie rozwiązany. Wszyscy są świadomi tego, że ten koszt trzeba ponieść, będzie on podzielony prawdopodobnie na wszystkie samorządy, tak w miarę solidarnie i na pewno uda się to rozwiązać. Wspólnie tutaj wypracujemy taki przebieg linii, że będzie to w większości zadowalało. Ale prowadzili teraz Państwo takie badania, takie rozeznanie, gdzie najwięcej tej młodzieży jest, o której godzinie kończą lekcje? Organ tutaj prowadzący szkoły ponadpodstawowe, czyli starosta sieradzki, ma takie informacje i w stosunku teraz właśnie do nowego roku szkolnego, do zakresu zdanych miejscowości, liczby młodzieży, jak i godzin zajęć szkolnych, w tym kierunku właśnie będą się odbywać rozmowy, żeby tak ta komunikacja była zrealizowana, żeby ona służyła danemu celowi. Czyli młodzież i rodzice teraz nie muszą się martwić od września o ten transport, dojazd? No ja jestem dobrej myśli, nie mogę tutaj zapewnić, ale uważam, że na pewno jakiś kompromis zostanie osiągnięty i to minimum komunikacyjne z pewnością będzie, bo na żadne maksimum myślę, że nikogo nie stać, ale te główne godziny, czyli ranne przyjazdu do szkół i w tych głównych godzinach, kiedy młodzież kończy szkołę, na pewno te autobusy będą. Kolejne spotkanie w tej sprawie już 17 czerwca.